Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj kolejny odcinek z serii, którą realizuję wspólnie z Western Digital, czyli właścicielami takich marek jak WD i SanDisk. Dzisiaj o tej drugiej firmie, ponieważ będę mówił o kartach pamięci. Od razu powiem, że karty pamięci trzeba dobierać do własnych potrzeb i do waszych aparatów. Jeśli macie super szybki aparat, dobierzcie super szybką kartę. Jeśli macie średnio szybki aparat, możecie trochę oszczędzić i kupić nieco tańszą kartę. Natomiast nigdy karta nie powinna być wolniejsza od waszego aparatu, ponieważ wtedy nie wykorzystujecie jego potencjału. Ja jeżdżę po bardzo wielu warsztatach, często wypożyczamy nowy sprzęt warsztatowiczom i co się okazuje? To co oni wyciągają ze swoich aparatów, to często są karty sprzed 10 lat, totalnie wolne, niemarkowe i jak się okazuje często awaryjne. Często jest tak, że te nowe aparaty w ogóle nie chcą czytać tych starych, zajechanych kart. Więc dobierajcie je do własnych potrzeb, nie kupujcie ich na bazarze, nie kupujcie ich w niesprawdzonych miejscach, ponieważ karty pamięci są też bardzo często podrabiane, więc kupujcie je w sprawdzonych miejscach, dużych elektromarketach czy sprawdzonych sklepach fotograficznych. Ja skupię się dzisiaj na dwóch standardach, czyli Compact Flash i SD, przy czym SD poświęcę nieco więcej czasu, bo to są zdecydowanie bardziej popularne karty. Mam tutaj ze sobą trzy karty, 128, MicroSD 128 i 264. Wezmę do ręki tę 128, ona pokaże się tutaj i powyjaśnię wam, co znajduje się i jak odczytywać te informacje z tej karty, tak żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Przede wszystkim na wszystkich kartach mamy liczbę megabajtów i tutaj od razu jakby pójdę nieco dalej, ponieważ dużo osób utożsamia megabajt z megabitem. Mówimy tutaj szczególnie o bitrate przy nagrywaniu filmów w naszych aparatach. Jeśli na przykład nasz aparat oferuje bitrate rzędu 100 megabitów na sekundę, to wcale nie musimy mieć karty, która będzie miała 100 megabajtów na sekundę prędkości, ponieważ 100 megabitów to jest raptem 12,5 megabajta. Ten przelicznik wygląda właśnie w ten sposób, więc nie bójcie się tych wysokich bitrate'ów, bo właśnie jedna sekunda takiego filmu zajmie wam właśnie około tych 12,5 megabajta, o ile mamy uruchomiony ten bitrate 100 megabitów. Ok, czyli mamy tutaj 128 MB i kartę SD dzielimy na SD, SDHC i SDXC. SDHC to są do 32 MB i to są SD High Capacity, czyli te wysokopojemnościowe. Natomiast powyżej tej pojemności będziemy mieli SDXC, czyli Extended Capacity, i one są też w standardzie formatowane już pod EXFAT. Następnie klasy, one są oznaczone w takim kółeczku. W tym momencie standardem jest klasa 10. Jakby to było tak, że kiedyś tutaj producenci się rozpędzali z tym zapisem minimalnym, czyli tutaj klasa 10 to jest minimum 10 MB zapisu, klasa 4 to minimum 4 MB zapisu, natomiast no w tym momencie praktycznie wszystkie karty są szybsze i tutaj trzeba było pomyśleć o tym, żeby jakby iść dalej, czyli nie mówić tutaj o klasie 12, 15, 30, dlatego wymyślono kolejne oznaczenia. Mamy tutaj prędkości UHS w takiej dużej literze U, tu mam klasę, znaczy prędkość UHS 3, co oznacza, że ta karta pracuje z prędkością zapisu minimum 30 MB na sekundę. Natomiast jeśli tam znajdziemy jedynkę, to będzie bardzo zbieżne oznaczenie jak klasa 10, czyli jedynka to będzie minimum 10 MB na sekundę zapisu, ale tutaj badania pokazują, że prędkość UHS 1 będzie szybsza od klasy 10. Bierzemy dalej kartę, odczytujemy kolejne oznaczenia, mamy tutaj 300 MB na sekundę. I te 300 MB na sekundę to jest prędkość odczytu i tutaj warto sobie sprawdzić na stronie danego producenta, ile on oferuje zapisu. Po to specjalnie wziąłem tutaj dwie karty, Extreme i Extreme Pro. Prędkość odczytu na Extreme Pro to jest 95, na Extreme 90, ale prędkość zapisu dla Extreme to jest 60, a dla Extreme Pro 90, więc tutaj te różnice dla Extreme są większe, natomiast prędkość odczytu jest bardzo, bardzo podobna. Kolejne oznaczenia, tutaj mamy klasę UHS 1 i UHS 2 i zobaczcie, jak te karty różnią się między sobą. Tutaj UHS 2 ma podwójny rząd tych styków, tutaj mamy pojedynczy rząd styków. UHS 1 oferuje do 102 MB na sekundę odczytu, natomiast UHS 2 do 312 MB. Więc jeśli mamy slot kart pamięci, który obsługuje właśnie UHS 2, czyli ten podwójny rząd, kupmy taką kartę. One są niestety zdecydowanie droższe, ale wtedy nie będziemy przymulać tego naszego aparatu, więc UHS 2, na przykład w moim aparacie, który jest bardzo szybki, widzę tutaj bardzo duży skok prędkości, jeśli chodzi o opróżnianie bufora na kartę, ponieważ ta karta jest dużo, dużo szybsza, mimo że z góry wyglądają bardzo podobnie.
Patrzymy dalej, co my tutaj mamy. Akurat tu już nam się skończyły oznaczenia. Ale tu jeszcze nie. Tutaj mamy oznaczenie takie jak V30. To mówi o ciągłym zapisie minimum 30 MB na sekundę. Czyli to jest V jako wideo 30 MB na sekundę minimum zapisu, co przekłada się na prawie 300 megabitów, ponieważ 100 megabitów to jest 12,5 MB, więc nie będę tu wchodził w głęboką matematykę, ale tu jest minimum 30 MB na sekundę. Mamy jeszcze karty microSD i tutaj oznaczenia są bardzo podobne, natomiast przy kartach microSD znajdziemy również klasę A1 bądź A2 bądź bez tej klasy. Natomiast ta klasa przydaje się przede wszystkim osobom, które instalują aplikacje na tych kartach, jeśli używacie smartfonów i możecie tam wsadzić kartę pamięci. To mówi o maksymalnej liczbie operacji wejścia i wyjścia. Tutaj podam dla zapisu, dla klasy A1 to będzie minimum 500, natomiast dla klasy A2 minimum 2000 operacji zapisu. Tak to wygląda, więc jeśli macie smartfony i chcecie, żeby wasze apki się szybciej odpalały, kupcie karty z oznaczeniem A1 bądź A2, ale jeśli chodzi o karty microSD, nie kupujcie ich do aparatów, które są wyposażone w sloty SD. Producenci zawsze zalecają, żeby nie korzystać z tych adapterów. Generalnie ja rzeczywiście nie korzystam z tego i to się sprawdza według mnie lepiej. Do tego mamy jeszcze karty Compact Flash, one są w tych większych aparatach. One są też, potrafią być szybsze od kart SD. I tutaj mamy też kilka oznaczeń, czyli mamy 160 MB na sekundę akurat na tej 64 Extreme Pro. To oznacza prędkość odczytu. Mamy na klapsie filmowym 65, oznacza to ciągły zapis 65 MB na sekundę i interfejs UDMA 7, co oznacza prędkość odczytu do 167 MB na sekundę. Jakby tych oznaczeń może być więcej. Tutaj warto spojrzeć sobie na stronę producenta, posprawdzać sobie, prócz tego jak te karty sobie radzą z odczytem, to jak radzą sobie z zapisem, ponieważ tak naprawdę zapis chyba będzie nas bardziej interesował, bo jakby w momencie, kiedy robimy zdjęcia, to zdjęcia z bufora opróżniane są do karty pamięci i wtedy korzystamy z prędkości zapisu tej karty. Więc jeśli chodzi o dobór, to dobierajcie takie, żeby nie zamulały tych waszych aparatów, ale z drugiej strony, jeśli nie macie na przykład tego slotu UHS-2 w waszym aparacie, chyba że planujecie go niedługo wymienić, to nie musicie koniecznie kupować z tym podwójnym rzędem slotów, ponieważ tak jak wspomniałem, ta karta będzie tutaj droższa. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że się jakoś bardzo nie wynudziliście. Odczytujcie, teraz będziecie potrafili odszyfrować to wszystko, co tutaj jest. Ja tak powiem szczerze, na początku miałem z tym dość duży problem. Ale teraz, kiedy patrzę na kartę, dokładnie wiem, o co chodzi. I ja do swojego aparatu wybieram głównie te karty UHS-2, ponieważ mój aparat jest szybki. A jeśli wasze aparaty są podobnie szybkie, też wybierzcie takie karty pamięci. Tyle ode mnie, widzimy się w przyszłym miesiącu, pomówimy o kolejnych rzeczach związanych z danymi. Ja dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.